Wir lesen vier Stellen aus dem Propheten Jesaja. Przeczytajmy cztery miejsca z księgi proroka Izajasza. Zuerst aus Kapitel 42. Najpierw z rozdziału 42. Księga Izajasza, 42 rozdział. Vers 1 bis Vers 4. Od pierwszego do czwartego wiersza. Izajasza 42, od pierwszego do czwartego. Oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Natchnąłem go moim duchem, aby nadał narodom prawo. Nie będzie krzyczał, ani wołał, ani nie wyda na zewnątrz swojego głosu. Trzciny nadłamanej nie dołamie, ani knota gasnącego nie dogasi. Ludom ogłosi prawo. Nie upadnie na duchu, ani się nie złamie. Dann aus Kapitel 49. Następnie z 49 rozdziału. Vers 3 bis Vers 6. Od 3 do 6 wiersza. 49 rozdział, od 3 do 6 wiersza. I rzekł do mnie: jesteś moim sługą, Izraelu. Przez ciebie się wsławię. Lecz ja pomyślałem: na darmo się trudziłem, na próżno i daremnie zużyłem swoją siłę. A jednak moje prawo jest u Pana, a moja zapłata u mojego Boga. Teraz zaś mówi Pan, który mnie stworzył swoim sługom od poczęcia, aby nawrócić do niego Jakuba i zebrać dla niego Izraela, gdyż jestem uczczony w oczach Pana, a mój Bóg stał się moją mocą. Mówi: to za mało, że jesteś mi sługą, aby podźwignąć plemiona Jakuba i przywrócić oszczędzonych synów Izraela. Więc ustanowiłem cię światłością pogan, aby moje zbawienie sięgało aż do krańców ziemi. Aus Kapitel 52. Z 52 rozdziału. Vers 13 bis 15. Od 13 do 15 wiersza. 52 rozdział, od 13 do 15 wiersza. Oto szczęśliwie się powiedzie mojemu słudze, będzie nader wywyższony i bardzo wysoko wyniesiony. Jak wielu się przeraziło na jego widok, tak zeszpecony, niepodobny do ludzkiego był jego wygląd, a jego postać nie taka jak synów ludzkich. Tak wprawi w zdumienie liczne narody. Królowie zamkną przed nim swoje usta, bo zobaczą to, czego im nie opowiadano, i zrozumieją to, czego nie słyszeli. Und aus Kapitel 53, Vers 11 und 12. 53 rozdział, 11 i 12 wiersz. Za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. Wir wollen uns ein wenig mit dem Knecht Gottes beschäftigen. Chcemy się troszkę zająć teraz sługą Bożym. Wir haben ja im Lied die Bitte gehabt, dass Gott uns seinen Willen zeigt. W naszej modlitwie wyrażaliśmy taką prośbę, aby Bóg nam objawił swoją wolę. Und dass er uns Kraft gibt zum Handeln. I aby dał nam siłę do działania. Kraft gibt zum Handeln als seine Knechte hier auf dieser Erde. Aby dał nam siłę do działania jako jego słudzy będący tutaj na ziemi. Und wenn wir jetzt den wahren Knecht Gottes anschauen, i gdy teraz przyjrzymy się prawdziwemu słudze Bożemu, dann ist er auf der einen Seite Vorbild für uns. To z jednej strony on jest wzorcem do naśladowania dla nas. Wir haben in ihm ein Beispiel, wie wir gute Knechte Gottes sein können. I w nim znajdujemy przykład, jak możemy stać się tymi dobrymi sługami Bożymi. Aber wenn wir ihn anschauen, dann finden wir auch die Kraft.
Ale gdy będziemy się jemu przyglądać, to również i odbierzemy siłę. Die Beschäftigung mit dem Herrn Jesus, die rührt unsere Herzen an. I zajmowanie się Panem Jezusem, ono poruszy nasze serca. Und im Anschauen seiner Person, da werden wir gestärkt an dem inneren Menschen. I oglądając Jego osobę, będziemy wzmocnieni w naszym wewnętrznym człowieku. Und dann können wir auch in Kraft als Knechte Gottes leben. I wtedy będziemy mogli w tej mocy jako słudzy Boży dalej żyć. Eigentlich sollte das Volk Israel der Knecht Gottes sein. W zasadzie to Izrael miał być tym sługą Bożym. Wir haben das auch in Kapitel 49 gelesen, Vers. O tym czytaliśmy w tym 49. rozdziale. In Vers 3. W trzecim wierszu. Du bist mein Knecht Israel. Jesteś moim sługą Izraelu. Aber dieses Volk, das hat diese Aufgabe nicht in Treue ausgefüllt. Ale ten naród tego zadania nie wypełnił wiernie. Dieses Volk war seinem Gott nicht gehorsam. Ten naród nie był posłuszny swojemu Bogu. Es war kein treuer Knecht. Nie był to wierny sługa. Und deswegen konnte es nicht länger Knecht Gottes sein. I to dlatego dalej nie mógł pozostać sługą Bożym. Aber dann tritt ein anderer an diese Stelle. Ale ktoś inny wstąpił w to miejsce. Und das ist der Herr Jesus. A to jest właśnie Pan Jezus. Gott möchte gerne Menschen gebrauchen als seine Knechte. Bóg chętnie chciałby używać ludzi jako swoich sług. Aber er kann sie nur gebrauchen, wenn sie treu sind. Ale może ich używać tylko wtedy, gdy oni będą wierni. Aber wenn sie nicht treu sind, dann bleibt Gott nicht ohne einen Knecht. Ale nawet jeśli ludzie nie są wierni, to Bóg nie pozostanie bez sługi. Und so hat der Herr Jesus diesen Platz eingenommen. I to właśnie Pan Jezus zajął to miejsce. Und er ist der wahre Knecht Gottes geworden. I on stał się tym prawdziwym sługą Bożym. Gott sah auf diese Erde und er fand niemanden, der treu war. Bóg spojrzał na tą ziemię i nie znalazł ani jednego, który by był wierny. Das sehen wir auch in Kapitel 59, Vers 16. To możemy też i oglądać w 59. rozdziale, w 16. wierszu tej księgi proroka Izajasza. Es war kein Mann da. Nie było takiego męża. Es war kein Vermittler oder Fürbittender da. Nie było żadnego pośrednika, nie było kogoś, kto by się wstawiał. Aber dann blieb Gott nicht ohne Ausweg. Ale przecież dla Boga ta sytuacja nie była bez wyjścia. Da half ihm sein Arm. Czytamy, że wtedy pomogło mu jego własne ramię. Und seine Gerechtigkeit unterstützte ihn. I wsparła go jego sprawiedliwość. Da kam der Herr Jesus und hat den Willen Gottes ausgeführt. Przyszedł właśnie Pan Jezus i on wolę Bożą wypełnił. In Jesaja 42 finden wir den Herrn Jesus in seinem Dienst hier auf dieser Erde. W Izajasza w 42 rozdziale oglądamy Pana Jezusa wypełniającego swoją służbę tutaj na ziemi. Gott weist unsere Blicke hin auf ihn. Siehe, mein Knecht. Bóg kieruje nasze spojrzenia właśnie na niego w tym pierwszym wierszu, gdy czytamy: oto sługa mój. Als der Herr Jesus hier auf diese Erde kam, gdy Pan Jezus przyszedł tutaj na tą ziemię, und als er öffentlich auftrat und zu Johannes dem Täufer kam, i gdy on publicznie się objawił w Izraelu i przyszedł do Jana Chrzciciela, da wies Johannes mit dem gleichen Wort auf ihn hin, siehe. I wtedy Jan Chrzciciel też tymi samymi słowami wskazał na niego, mówiąc: oto, siehe das Lamm Gottes. Oto baranek Boży. Und dann gab es welche, die folgten dieser Aufforderung. I znaleźli się tacy wśród Izraela, którzy poszli właśnie za tym wezwaniem. Sie blickten tatsächlich auf den Herrn Jesus. I rzeczywiście spojrzeli na Pana Jezusa. Und der Jesus hat es gesehen. Pan Jezus to zobaczył. Und da fragt er, was sucht ihr? I zapytał, co szukacie? Und sie sagen, wo hältst du dich auf? A oni powiedzieli pytaniem, gdzie przebywasz, Panie? Der Jesus lädt sie ein, kommt und seht. A Pan Jezus ich zaprosił, mówiąc: pójdźcie i zobaczcie.
Und dann kommen sie und sie bleiben den ganzen Tag bei ihm. I oni poszli z nim i cały dzień razem z nim pozostali. Das möchte der Herr Jesus auch bei uns bewirken. To właśnie chciałby Pan Jezus również i w naszym życiu sprawić. Gott ruft uns heute zu, schaut den Herrn Jesus an. To Bóg do nas teraz woła w dniu dzisiejszym, spoglądaj na Pana Jezusa. Und da möchte in unserem Herzen etwas verändern. Gdyż on chce coś zmienić w naszych sercach. Er möchte gerne, dass wir nahe bei dem Herrn Jesus bleiben. On tak bardzo by tego chciał, abyśmy blisko byli Pana Jezusa. Diese Jünger, die dem Herrn Jesus gefolgt waren, die waren beeindruckt und ergriffen von seiner Person. Ci uczniowie, którzy poszli za Panem Jezusem, oni byli pod wrażeniem i w wielkim podziwie tej osoby. Und das möchte Gott auch heute bei uns bewirken. I coś takiego właśnie chciałby Bóg również sprawić dzisiaj i w naszych sercach. Siehe, mein Knecht. Oto mój sługa. Das ist etwas Gewaltiges. Jest to coś potężnego. Der Herr Jesus ist der ewige Sohn des ewigen Vaters. Pan Jezus jest tym wiecznym synem tego wiecznego Ojca. Er ist allmächtiger Gott. On jest tym wszechmocnym Bogiem. Er ist der, durch den die Welten geschaffen sind. To on jest tym, przez którego zostały wszystkie światy stworzone. Er trägt das ganze Universum durch ein Wort seiner Macht. To on właśnie podtrzymuje cały wszechświat tylko słowem swojej mocy. Alle Dinge bestehen durch ihn. To wszystkie rzeczy właśnie trwają tylko przez niego. Und diese herrliche Person, die kommt auf diese Erde und wird Knecht. I ta wspaniała osoba, ona przychodzi na ziemię i staje się sługą. Er kommt in Niedrigkeit. On tutaj przyszedł w uniżeniu. Weißt du, der Herr Jesus kam auf diese Erde und alles gehört ihm. Spójrzcie na to tak. Pan Jezus przychodzi tutaj na tą ziemię, a do niego przecież wszystko należy. Alles, das ganze Universum gehört ihm. Er besitzt es. Cały wszechświat należy do niego. On po prostu to posiada. Er hat es ja selbst geschaffen. Przecież on sam osobiście ten wszechświat stworzył. Aber dann kommt er und hat noch nicht einmal Platz in der Herberge. A tu przychodzi na ziemię i nawet nie znalazło się miejsce w gospodzie dla niego. Dann kommt er und hat kein Geld in der Tasche, um die Tempelsteuer zu bezahlen. Przychodzi na ziemię i nie ma w kieszeni odpowiedniej monety, aby zapłacić podatek świątynny. So sehr hat er sich erniedrigt. Tak bardzo on siebie samego uniżył. Siehe, mein Knecht. Oto mój sługa. Aber Gott hatte wohlgefallen an ihm. Ale Bóg miał w nim swoje upodobanie. Und er sagt, siehe, mein Knecht, den ich stütze. I mówi, oto sługa mój, którego ja popieram. Er hat ihm die Kraft gegeben, diesen Weg und diesen Dienst als Knecht auszuführen. To on darował mu tą siłę, aby tą służbę jako sługa tutaj na tej ziemi wypełnić. Als Herodes versuchte, alle Kinder bis 2 Jahre zu töten, gdy Herod zabijał wszystkie dzieci w wieku do 2 lat, da hat Gott einen Engel geschickt, um Josef nach Ägypten zu holen. To Bóg wcześniej posłał anioła, aby ostrzec Józefa i wyprowadzić go do Egiptu. Und als der Herr Jesus seinen Dienst als Knecht Gottes ausführte, i gdy Pan Jezus wykonujący tą służbę jako ten sługa Boży, da hat er viel Widerstand erlebt. Musiał doświadczyć wiele sprzeciwów. Aber Gott hat ihn gestützt. Ale Bóg go wspierał. Wenn wir als Knechte Gottes hier auf dieser Erde leben wollen, jeśli my jako słudzy Boży chcemy żyć tutaj na tej ziemi, dann erleben wir vielleicht auch manchmal Widerstand. To również i my czasami będziemy przeżywali sprzeciwy. Aber Gott will uns stützen. Ale Bóg chce nas wspierać. Dann finden wir ihn als den Auserwählten Gottes. A następnie oglądamy go jako tego wybranego Bożego. Der Auserwählte, an dem seine Seele wohlgefallen hat. Ten wybrany, w którym moja dusza znalazła w nim upodobanie.
Und diese Auserwählung des Herrn Jesus, die geschah am Jordan, als er sich von Johannes taufen ließ. Te wybranie Pana Jezusa odbyło się nad Jordanem, gdy on kazał się ochrzcić przez Jana Chrzciciela. Was bedeutet Auserwählung? Co to znaczy wybranie? Es bedeutet, dass einige herausgehoben werden aus einer Menge. To oznacza, że niektórzy będą jak gdyby podniesieni z całego tłumu, wyciągnięci w górę. Und der Herr Jesus, er wurde herausgehoben aus der Menge derer, die sich von Johannes taufen ließen. Tak też i Pan Jezus został podniesiony spośrodku wszystkich tych, którzy przychodzili do Jana Chrzciciela, aby się dać ochrzcić. Da kam diese Stimme aus dem Himmel, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Bo rozległ się głos z nieba mówiący: ten jest syn mój umiłowany, w którym ja znalazłem swoje upodobanie. Und dann sieht Johannes den Geist wie eine Taube auf ihn herniederkommen und auf ihm bleiben. I wtedy Jan Chrzciciel widzi gołębicę stępującą na niego i na nim pozostającą. Und diese drei Punkte finden wir hier auch in Jesaja 42 Vers 1. I te trzy punkty właśnie tu znajdujemy też w tym Izajasza 42 rozdziale w pierwszym wierszu. Der Auserwählte, ten wybrany mój, der, an dem seine Seele wohlgefallen hat, ten, którego ukochała moja dusza albo znalazła w nim upodobanie, das bezeugte die Stimme aus dem Himmel, to właśnie poświadczył ten głos rozlegający się z nieba. Und ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. I ja włożyłem mojego ducha na niego. Wenn der Geist auf ihn herniederkam, dann sieht Johannes den Geist wie eine Taube auf ihn kommen. I gdy ten duch został włożony jemu albo natchnięty, on został duchem, to Jan widział to zobrazowane właśnie w postaci tej gołębicy stępującej na Pana Jezusa. Die Taube, die ist ein Bild des Friedens. A gołąb jest obrazem pokoju. Und da sehen wir, wie dieser auserwählte Knecht in völliger Übereinstimmung ist mit Gott und mit seinem Geist. I tak właśnie widzimy, że ten wybrany sługa jest w pełnej jednomyślności z Bogiem i z Duchem Bożym. Jetzt wird diesem Knecht hier noch ein Auftrag gegeben. I ten sługa otrzymuje tutaj zlecenie. Er wird den Nationen das Recht kundtun. To, aby nadał narodom prawo. War der Herr Jesus nicht gesandt zu dem Volk Israel? Czyżby Pan Jezus nie był posłany do ludu izraelskiego? Doch, er war gekommen in das Seine. Tak, on przyszedł do tych, którzy byli jego własnością. Aber er musste es erleben, dass die Seinen ihn nicht annahmen. Ale on musiał tego doświadczyć, że ta jego własność go nie przyjęła. Und auch wenn in allem die Schriften erfüllt wurden, i gdy te pisma się we wszystkim wypełniły, und die, die aufmerksam die Schriften lasen, ihn als den Knecht Gottes erkennen mussten, i ci, którzy znali te pisma, mogli to rozpoznać właśnie w osobie tego sługi Bożego, haben sie ihn doch abgelehnt. To jednak ci, którzy mieli to rozpoznać, nie rozpoznali, tylko odrzucili go. Aber diese Ablehnung, die führte nicht dazu, dass sein Dienst kleiner wurde. Ale odrzucenie go nie spowodowało w żadnym wypadku, aby jego służba była zmniejszona. Sondern diese Ablehnung führte dazu, dass sein Dienst sich ausweitete. Ale to odrzucenie doprowadziło do tego, że ta jego służba się jeszcze bardziej rozszerzała. Er würde das Recht sogar hinausbringen bis zu den Nationen. Bo on to prawo on przekaże nawet wszystkim narodom. Dann finden wir in Vers 2 die Art und Weise des Knechtes. A w wierszu drugim oglądamy właśnie ten te usposobienie tego sługi. Dieser Knecht, der kam nicht mit Schreien und mit Rufen. Ten sługa nie przyszedł, aby krzyczeć i wołać.
Dieser Knecht, der machte kein großes Aufsehen um seine Person. Ten sługa nie robił wielkiego tumultu wokół swojej osoby. Nein, dieser Knecht, der kam in Demut und in Niedrigkeit. Ten sługa przyszedł w pokorze i w uniżoności. Im Markus-Evangelium wird uns der Herr Jesus als Knecht, als Diener und Prophet beschrieben. W Ewangelii Marka mamy właśnie opisanego Pana Jezusa jako sługę i jako proroka. Und da wird uns eine Sache immer wieder mitgeteilt. I w tej Ewangelii ciągle na nowo jedna rzecz jest podkreślana. Wenn der Herr Jesus einen Kranken gesund gemacht hatte, dann sagt er, erzähle es nicht. Gdy Pan Jezus jakiegoś chorego uzdrawiał, to zawsze powiedział, nie opowiadaj o tym. Das war sein Charakter als Diener. Taki właśnie był jego charakter jako sługi. Er blieb in Niedrigkeit, in Demut und im Verborgenen tätig. On właśnie pozostał taki uniżony, pokorny i działający w ukryciu, w skrytości. Und dann kommt in Vers 3 vor uns, um wen der Herr Jesus sich gekümmert hat. I teraz przechodzimy do trzeciego wiersza, który nam pokazuje, o kogo Pan Jezus się troszczył. Oder gab es geknickte Rohre? Tutaj właśnie czytamy o tej trzcinie nadłamanej. Das waren Menschen, die standen nicht mehr fest. A więc chodzi tutaj o ludzi, którzy nie stali mocno ugruntowani. Sie waren geknickt, niedergeschlagen, zerbrochen. Oni właśnie byli jak ta trzcina nadłamana, tacy skruszeni, tacy załamani. Sie waren schwach geworden. Ludzie, którzy osłabli. Aber der Jesus bricht sie nicht entzwei. A tutaj Pan Jezus nie dołamał tej trzciny, nie dołamał tych ludzi do końca. Er hat sich gekümmert um den glimmenden dort. On troszczył się nawet i o ten gasnący knot. Da brannte das Feuer nicht mehr hell. Taki knot powoduje, że ten ogień, to światło nie pali się jasno. Nein, da war nur noch ein wenig glimmen, keine starke Flamme mehr. Nie było tutaj wielkiego płomienia. To był taki knot, który ledwo się tlił. Aber der Jesus, der hat diesen Docht nicht ausgelöscht. Ale Pan Jezus nie dogasił tego gasnącego knota. Er hatte doch gesagt, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. On też powiedział, ja przyszedłem nie po to, aby wzywać sprawiedliwych, ale grzeszników, aby pokutowali. Er hat gesagt, die Starken brauchen keinen Arzt. On powiedział, mocni nie potrzebują lekarza. Aber ich bin gekommen, um mich der Schwachen anzunehmen. Ale ja przyszedłem, aby ująć się za słabymi. Da kamen Menschen zu ihm, die waren verzweifelt. Przychodzili właśnie do niego ludzie, którzy byli całkowicie załamani. Aber der Jesus hat sie aufgerichtet. Ale Pan Jezus ich podnosił. Da kamen Sünder zu ihm, zum Beispiel eine Frau, die Ehebrecherin war. To przychodzili również i do niego ludzie, którzy byli grzesznikami, na przykład taka niewiasta, która była cudzołożnicą. Die Pharisäer wollten dieses geknickte Rohr zerbrechen. Sie wollten sie steinigen. Faryzeusze chcieli właśnie tą nadłamaną trzcinę całkowicie złamać, czyli ją chcieli ukamionować. Was tut der Herr Jesus? A co uczynił Pan Jezus? Er stellt sie in sein Licht. On postawił ją w swoim świetle. Aber er schickt sie nicht fort. Ale nie odesłał ją precz. Er sagt ihr, geh hin und sündige nicht mehr. On powiedział do niej, idź i więcej nie grzesz. Da waren solche, die hatten kleinen Glauben. Byli i tacy ludzie, którzy mieli małą wiarę. Der Herr Jesus muss die Jünger einmal fragen, Kleingläubige, warum zweifelt ihr? Pan Jezus musiał nawet do uczniów powiedzieć, o małowierni, dlaczego zwątpiliście? Aber bevor er diese Frage stellt, hat er ihnen geholfen. Ale zanim im to pytanie postawił, to najpierw im pomógł. Bevor er diese Frage stellt, hat er den Glauben gestärkt.
Zanim im to pytanie postawił, to wcześniej wzmocnił tą wiarę. So war der Herr Jesus tätig als der wahre Knecht Gottes. W taki sposób Pan Jezus działał jako prawdziwy sługa Boży. Möchte mal einen Vers von den Hirten in Israel lesen. Chciałbym przeczytać jeden wiersz dotyczący słów pasterz w Izraelu. Aus Hezekiel 34. Przejdźmy do księgi proroka Ezechiela, 34 rozdział. Hezekiel 34, vers 21. 34 rozdział, wiersz 21. Ezechiel 34, 21. Ponieważ odepchnęliście wszystkie słabe bokiem i plecami i odtrąciliście je swoimi rogami, aż wypchnęliście je na zewnątrz. Die Hirten in Israel hatten die Schwachen ausgestoßen. Pasterze w Izraelu, oni wszystkich słabych odepchnęli. Sie hatten sie mit ihrer Schulter und mit ihren Hörnern gestoßen. Oni swoimi plecami, swoimi rogami ich odepchnęli, odtrącili. Bis sie schließlich ganz zerstreut waren. Aż w końcu wszyscy się dokumentnie rozproszyli. Aber was würde der Herr Jesus, der wahre Hirte, tun? Ale co uczyniłby Pan Jezus, ten prawdziwy pasterz? Das lesen wir in Vers 16. O tym czytamy w wierszu 16 tego rozdziału. Er will das Verlorene suchen. Będę szukał zaginionych. Er will das Versprengte zurückführen. Rozproszone sprowadzę z powrotem. Er will das Verwundete verbinden. A zranione opatrzę. Und er will das Kranke stärken. A chore wzmocnię. Wir fragen uns, was sind wir für Hirten? I teraz zapytajmy siebie samych, jakimi pasterzami my jesteśmy. Gleichen wir dem Herrn Jesus, diesem wahren Knecht, diesem wahren Hirten? Czy podobni jesteśmy do Pana Jezusa, do tego prawdziwego sługi i prawdziwego pasterza? Haben wir Erbarmen mit den Schwachen? Czy mamy miłosierdzie nad tymi, którzy są słabi? Sind wir bereit, ein geknicktes Rohr aufzurichten? Czy jesteśmy gotowi, aby podnieść właśnie taką nadłamaną trzcinę? Sind wir bereit, einem glimmenden Docht zu neuer Flamme, zu neuem Feuer zu helfen? Czy jesteśmy gotowi pomóc w tym, aby ten gasnący knot rozniecić na nowo, aby nowym, dużym płomieniem zajaśniał? Das ist kein leichter Dienst. Nie jest to łatwa służba. Aber dann sind wir so, wie der Herr Jesus war. Ale jak tak uczynimy, to będziemy takimi, jak Pan Jezus był. Am Ende von Vers 3 finden wir dazu noch eine wichtige Belehrung. Pod koniec 13 wiersza oglądamy bardzo ważne pouczenie. Er wird der Wahrheit gemäß das Recht hinausbringen. On będzie zgodnie z prawdą prawo wywodził na jaw. Wir haben gesehen, dass wir uns bemühen sollen um die Zerknickten, um die Schwachen. Widzieliśmy, że mamy się zatroszczyć o tych, którzy są właśnie jak ta nadłamana trzcina, którzy są słabi wśród nas. Aber wir dürfen es tun der Wahrheit gemäß. Ale mamy to czynić zgodnie z prawdą. Wir dürfen es tun dem Wort Gottes entsprechend. Mamy to czynić odpowiednio do wskazówek ze Słowa Bożego. Das ist die Herausforderung für uns. Takie jest właśnie wezwanie dla nas wszystkich. To jest takie wyzwanie dla nas. Aber es ist auch das einzig wahre Hilfsmittel, Gottes Wort. Ale rzeczywiście to jest jedyny prawdziwy środek pomocny w tej sprawie, to jest właśnie Słowo Boże. Wenn wir anfangen, Gottes Wort nicht mehr ernst zu nehmen, dann können wir keine gute Hilfe für andere sein. Jeżeli my sami nie będziemy traktowali Słowa Bożego poważnie, to nie będziemy mogli być dobrą pomocą dla innych. Aber wenn wir Gottes Wort bringen, dann ist es eine Hilfe und eine Auferbauung für andere. Ale jeśli będziemy przynosili Słowo Boże, to będzie to pomocą i będzie to zbudowaniem dla innych. Dann kommt Vers 4. I dalej oglądamy w wierszu 4. Und da finden wir die Zusage Gottes für diesen Knecht. I tu oglądamy to przyrzeczenie Boże dla tego sługi obowiązujące. Er wird nicht ermatten.
On nie zniechęci się albo nie upadnie na duchu. Er wird nicht niedersinken. Ani się nie załamie. Und das ist ein Wortspiel hier zwischen Vers 3 und Vers 4. I tu oglądamy właśnie taką grę słów pomiędzy wierszem 3 a 4. Er würde sich um das geknickte Rohr kümmern, aber selber nicht einknicken. On sam będzie troszczył się o tą trzcinę nadłamaną, ale sam w żadnym wypadku się nie załamie. Er würde sich um den glimmenden Docht kümmern, aber selber nicht verglimmen. On sam będzie troszczył się o ten tlejący się knot, ale sam nie zagaśnie. Nein, er ist der Knecht, den Gott stützt. Nie, on właśnie jest tym sługą, którego wspiera Bóg. Und deswegen wird er auch in seinem Dienst zu seinem Ziel kommen. I to właśnie też dlatego on, wykonując tę służbę, dojdzie do swojego celu. Wollen auch wir nicht aufgeben. Też i chciejmy my nie rezygnować. Wollen uns von dem Herrn Kraft geben lassen, den Dienst weiter auszuführen. Pozwólmy, aby Pan darował nam tej siły, aby tę służbę dalej wykonywać. Jeder von uns hat eine Aufgabe. Każdy z nas ma swoje własne zadanie. Vielleicht in der Familie. Może być wykonywane w rodzinie. Vielleicht in der Schule oder in der Nachbarschaft. Może być i wykonywane w szkole albo w stosunku do sąsiadów. Eine Aufgabe am Evangelium. Może być to zadanie w głoszeniu Ewangelii. Eine Aufgabe in der Versammlung. A może być też i to zadanie w zgromadzeniu. Vielleicht eine Aufgabe, die niemand sieht. A może być i to takie zadanie, które nie jest widoczne dla nikogo. Da möchte der Herr uns stützen. I w tym zadaniu Pan chce nas wspierać. Dass wir diese Aufgabe treu ausführen. Abyśmy mogli to zadanie wiernie wykonywać. Und der Herr Jesus wird nicht ermatten, nicht niedersinken. A Pan Jezus się nie zniechęci, ani się nie załamie. Er wird das Recht herausbringen über die ganze Erde. On prawo rozprowadzi, utrwali na całej ziemi. Und auch die Inseln, die fernen Länder werden auf seine Lehre harren. I nawet na jego naukę będą oczekiwały dalekie wyspy. Wir kommen zu Kapitel 49. I teraz możemy przejść do 49 rozdziału. Wir haben in Vers 3 gesehen, dass Israel nicht kein treuer Knecht war. W trzecim wierszu już to oglądaliśmy, że Izrael nie był wiernym sługą. Und dann sagt der Herr in Vers 4 ich aber. Ale Pan później w wierszu 4 mówi: lecz ja, er würde diesen Platz einnehmen als Knecht des Herrn. On to miejsce zajmie jako ten sługa pański. Und dann hat er sich abgemüht in Vollkommenheit. I on trudził się w doskonałości. In hundertprozentiger Übereinstimmung mit dem, der ihm einen Auftrag gegeben hat. W stuprocentowej zgodności z tym, który mu to zadanie zlecił. Er hat nie einen Fehler gemacht in seinem Dienst. On nigdy nie zrobił ani jednego błędu w swojej służbie. Und doch muss er klagen, umsonst habe ich mich abgemüht. A jednak musi tutaj narzekać w czwartym wierszu, na darmo się trudziłem. Er hat Kraft eingesetzt. On działał w pełni swojej siły. Aber er muss sagen, vergeblich. Ale musiał powiedzieć na próżno. Er hat diese Kraft verzehrt. On tą siłę całkowicie zużył. Und er hat doch Ablehnung geerntet. A jednak żniwował odrzucenie. Schau mal den Herrn Jesus an, den wahren Knecht auf dieser Erde. Spoglądaj na Pana Jezusa, na tego prawdziwego sługę na tej ziemi. Da machte er eine Reise als Knecht Gottes. On podróżował po tej ziemi jako sługa Boży. Und dann ist er müde von dieser Reise. I on był zmęczony z powodu trudów tej podróży. Er hatte sich hingesetzt, um ein wenig auszuruhen. On przysiadł w pewnym miejscu, aby troszkę odpocząć. Aber dann kommt eine Frau, die ein Bedürfnis hat. I wtedy przyszła niewiasta, która miała potrzebę. Und dann hilft er ihr, er wendet seine Kraft auf. On wtedy jej pomaga i dalej on działa w swojej mocy. Dann hat er einen ganzen Tag gedient. I cały dzień usługiwał. Da kommen Frauen und bringen ihre Kinder zu dem Herrn Jesus. I przychodziły niewiasty i przynosiły dzieci do Pana Jezusa. Ihr lieben Mütter, umiłowane matki tutaj,
bringt ihr eure Kinder zu dem Herrn Jesus. Przynoście swoje dzieci do Pana Jezusa. Weißt du, wir müssen viel für unsere Kinder sorgen. Przecież wiemy, że bardzo musimy się troszczyć o nasze dzieci. Sie brauchen etwas zum Anziehen. One potrzebują i jakąś odzież. Sie brauchen Hilfe in der Schule. Potrzebują pomocy w szkole. Aber was ist das Wichtigste? Ale co jest najważniejsze? Dass wir sie zu dem Herrn Jesus bringen. Abyśmy ich przyprowadzili do Pana Jezusa. Die Jünger sagen, wir haben heute schon so viel gearbeitet, kommt ein anderes Mal. Uczniowie powiedzieli, myśmy już dzisiaj tyle się napracowali, przyjdźcie innym razem. Aber was tut der Herr Jesus? A co uczynił Pan Jezus? Er hatte doch so viel gearbeitet an diesem Tag. Przecież to On tak wiele pracował w tym dniu. Aber er sagt, bringt sie zu mir. Ale On powiedział, przyprowadźcie je do mnie. Er nimmt sie auf seine Arme und segnet sie. On brał je na swoje ramiona i błogosławił je. Konnte der Herr Jesus mehr tun? Czy Pan Jezus mógłby jeszcze coś więcej uczynić? Nein, er hat einen vollkommenen Dienst ausgeführt. Nie, On wypełnił swoją służbę doskonale. Aber er muss doch sagen, umsonst und vergeblich. A jednak musiał to powiedzieć, na darmo i na próżno się trudziłem. Vielleicht geht uns das auch mal so. Może też i nam tak się czasami powodzi. Wir haben uns lange um eine Person bemüht. Długo żeśmy się trudzili, aby pozyskać jakąś osobę. Wir haben für sie gebetet. Modliliśmy się o nią. Wir haben mit ihr gesprochen. Rozmawialiśmy z nią. Und doch geht sie weg. A jednak ona odchodzi. Bei uns sind häufig Fehler im Dienst. W naszym przypadku często popełniamy błędy w służbie. Wir sind unvollkommen. My nie jesteśmy doskonałymi. Aber der Herr Jesus war der vollkommene Diener. Ale Pan Jezus był doskonałym sługą. Und doch hat er es erlebt, dass man ihn nicht wollte. A jednak musiał i tego doświadczyć, że go nie chciano. Und was hat der Herr Jesus jetzt getan? I co wtedy Pan Jezus uczynił? Hat er gesagt, es hat alles keinen Zweck? Czy powiedział, to wszystko nie ma sensu? Nein, er hat die Sache seinem Gott hingelegt. Nie, on całą tą sprawę powierzył swojemu Bogu. Er hat gesagt, mein Recht ist bei dem Herrn. On powiedział, prawo moje jest u mojego Pana. Mein Lohn bei meinem Gott. A moja zapłata u mojego Boga. Ein treuer Diener, der blickt nicht auf die Ergebnisse seines Dienstes. Wierny sługa, on nie wygląda wyników swojej służby, sondern er blickt auf den, der ihm den Auftrag gegeben hat. Ale on spogląda na tego, który mu dał zlecenie tej służby. Und dann kommt eine herrliche Antwort für diese Haltung des Dieners. I tutaj oglądamy wspaniałą odpowiedź dla nastawienia właśnie tego rodzaju u tego sługi. Der Herr spricht zu ihm. Pan powiedział do niego. Er hatte ihn ja zu seinem Knecht gemacht. To on uczynił go swoim sługą. Er hatte ihm diese Aufgabe gegeben, Israel zu sammeln. On mu dał to zadanie, aby zgromadzić Izraela. Aber wenn Israel nicht gesammelt worden ist, so ist doch der Knecht geehrt in den Augen des Herrn. Ale nawet jeśli nie dał się Izrael zgromadzić, to ten sługa został uczczony przez swojego Boga. Gott ist seine Stärke gewesen. A Bóg stał się jego mocą. Und in Vers 6 bekommt dieser Knecht eine Belohnung. A w wierszu 6 oglądamy, że ten sługa otrzymuje właśnie wynagrodzenie. Nein, die Mühe war nicht umsonst. Mój trud nie był na próżno. Nein, das Verzehren der Kraft war nicht vergeblich. Nie, właśnie zużywanie mojej siły nie było na daremno. Es wird eine Aufrichtung für Jakob geben. Będzie właśnie takie przywrócenie do tego właściwego stanowiska synów Jakuba. Es werden einmal solche aus Israel zurückgebracht. Będą kiedyś tacy z Izraela z powrotem przywróceni. Aber das ist zu wenig an Lohn für diesen Knecht. Ale to jest za mało, aby to stanowiło wynagrodzenie dla tego sługi. Er wird auch zum Licht der Nationen gesetzt. On został również postanowiony światłością dla wszystkich narodów pogan. Er wird die Rettung Gottes sein bis an das Ende der Erde. I on sprawi, aby zbawienie Boże sięgało aż do krańców ziemi.
Bisher haben wir diesen Knecht gesehen in seinem Dienst hier auf dieser Erde. Dotychczas oglądaliśmy tego sługę w trakcie wykonywania jego służby tu na ziemi. Aber jetzt kommen wir zu Kapitel 52. Ale teraz możemy przejść do 52 rozdziału. Und da finden wir diesen Knecht in seinem Werk am Kreuz. I tu oglądamy tego sługę, gdy wykonuje swoje dzieło na krzyżu. Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Oto mój sługa, który będzie rozsądnie postępował. Einsichtig handeln, das bedeutet, er wird die Sache auch zu einem guten Ende bringen. A to oznacza również, że on tą sprawę doprowadzi do dobrego zakończenia. Dieser Knecht, der würde gesandt werden, aber er würde auch erfolgreich zurückkehren. Ten sługa był wysłany, ale wiemy, że on również też i z wielkim sukcesem wróci z powrotem. Wenn es in der Firma einen schwierigen Auftrag gibt, jeżeli w jakiejś firmie jest trudne zadanie do wykonania, dann schickt der Chef den besten Mann. To wtedy szef wysyła do wykonania tego zadania najlepszego pracownika. Weil er erwartet, dass er diesen Auftrag erfolgreich ausführen wird. Bo on tego oczekuje, że on to zadanie ze sukcesem zakończy. Und hier kommt der Herr Jesus. I tutaj przychodzi Pan Jezus. Und er handelt einsichtig. I on działa rozsądnie. Er bringt die Sache zu einem guten Ende. I on całą tą sprawę doprowadzi do dobrego końca. Der Herr Jesus hat den ganzen Auftrag Gottes ausgeführt. Pan Jezus całe zadanie Boże do końca wypełnił. Er ist am Kreuz auf Golgatha gestorben. On zmarł na krzyżu Golgoty. Und er hat alles getan, was Gott wollte, bis er rufen konnte: Es ist vollbracht. I on wszystko wykonał to, co Bóg chciał, aż do końca, aż mógł zawołać: wykonało się. Alles ist getan. Wszystko zostało wykonane. Er hat die Sache bis zum Ende gebracht. On sprawę doprowadził do końca. Mein Knecht wird einsichtig handeln. Mój sługa będzie rozsądnie postępował. Und dann gibt es für diesen Knecht eine Belohnung. I wtedy dla tego sługi będzie właściwe wynagrodzenie. Er wird erhoben, er wird erhöht werden und er wird sehr hoch sein. W 13 wierszu drugie zdanie: będzie podniesiony, będzie nader wywyższony i będzie bardzo wysoko wyniesiony. Wir finden hier die Bestätigung Gottes dafür, dass sein Knecht einsichtig gehandelt hat. To jest właśnie potwierdzeniem tego, że jego sługa rozsądnie postępował. Dass sein Knecht die Sache zum Ende ausgeführt hat. Że jego sługa tą sprawę doprowadził całkowicie do końca. Und deswegen hat er ihn erhoben, er hat ihn auferweckt aus den Toten. I dlatego on go podniósł, z martwych go wzbudził z umarłych. Deswegen hat er ihn erhöht, er hat ihn aufgenommen in den Himmel. I dlatego go wywyższył, wziął go z powrotem do nieba. Und deswegen hat er ihn sehr hoch gemacht, er hat ihm den Platz zu seiner Rechten gegeben. I to właśnie dlatego i bardzo został wyniesiony, bo zostało mu darowane miejsce po prawicy tronu Bożego. Und so sehen wir den Herrn Jesus jetzt mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt. I tak oglądamy właśnie Pana Jezusa chwałą i czcią ukoronowanego. In Vers 14 sehen wir den Rückblick, wie er hier auf dieser Erde war. W tym 52 rozdziale, w 14 wierszu oglądamy te spojrzenie wstecz, aby zobaczyć go takim, jakim on był tutaj na tej ziemi. Viele haben sich über ihn entsetzt. Wielu przeraziło się na jego widok. Als er dort am Kreuz auf Golgatha hing, gdy on tam wisiał na krzyżu Golgoty, da schlugen sich die Menschen an die Brust und gingen weiter. To ludzie bili się w swoje piersi i odchodzili dalej. Das war seine Erniedrigung. To było właśnie jego uniżenie. Aber ebenso wird er viele Nationen in Staunen versetzen. Ale wkrótce on wiele narodów wprawi w zdumienie. Seine Größe und seine Herrlichkeit, die wird den Mund der Könige verschließen.
Jego wielkość, Jego wspaniałość będzie tak wielka, że ona w zdumienie wprowadzi królów nawet tak, że zamilkną całkowicie. Sie werden eine Herrlichkeit sehen, die sie sich nicht vorstellen können. Gdyż będą widzieli taką chwałę, której nigdy wcześniej sobie nie wyobrażali. Kennst du etwas von dieser Herrlichkeit des Herrn Jesus? Czy ty znasz chociaż troszkę tą chwałę Pana Jezusa? Wir dürfen ihn jetzt schon so sehen. My możemy już teraz go takim oglądać. Mit den Augen des Glaubens sehen wir ihn jetzt schon mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Mianowicie oczami naszej wiary możemy go już teraz oglądać chwałą i czcią ukoronowanego po prawicy Bożej. Da dürfen wir auch staunend vor ihm niederfallen. I wtedy możemy w wielkim zdumieniu przed nim paść w uwielbieniu. In der vierten Stelle haben wir eine besondere Beschreibung dieses Knechtes gelesen. W czwartym cytacie z tej księgi czytaliśmy szczególnego rodzaju opis tego sługi. Dass er mein Knecht ist, hatten wir jetzt schon dreimal. To, że on jest nazwany moim sługą, to już trzykrotnie oglądaliśmy. Aber hier wird er genannt mein gerechter Knecht. Ale tutaj on jest nazywany mój sprawiedliwy sługa. Er hat als der Gerechte gelebt hier auf dieser Erde. On jako ten sprawiedliwy żył tutaj na tej ziemi. Und seine Gerechtigkeit ist erwiesen worden im Gericht für die Sünde. I jego sprawiedliwość została udowodniona w tym sądzie nad grzechem. Und so hat dieser gerechte Knecht eine zweifache Aufgabe. I ten sprawiedliwy sługa otrzymuje podwójne zadanie. Das eine können wir nennen sein Lebenswerk, das Werk in seinem Leben. Jedno możemy nazwać dzieło jego życia. Er wird die vielen zur Gerechtigkeit weisen. On wielu przywiedzie do sprawiedliwości, czy wielu usprawiedliwi. To jest 53 rozdział, 11 wiersz. Und das zweite, das ist sein Todeswerk, das Werk in seinem Tod. A drugie to jest dzieło, które on dokonał w swojej śmierci. Er wird ihre Ungerechtigkeiten auf sich laden. A on sam ich niesprawiedliwości na siebie samego zładuje albo poniesie. Und weil er dieses Werk vollbracht hat. To dlatego, że on to dzieło dokonał. Dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod. Dlatego, że on swoją duszę wylał aż na śmierć. Dafür bekommt er eine große Belohnung. To on za to otrzymuje wielkie wynagrodzenie. Er bekommt Anteil an den vielen. I on ma dany dział wśród wielkich albo wielu. Gewaltige wird er als Beute teilen oder erhalten. I z mocarzami będzie dzielił łupy. Diese Prophezeiung, die betrifft natürlich zunächst Israel. Te proroctwo najpierw dotyczy Izraela. Dann haben wir aber auch gesehen, dass er einen Lohn für seine Mühe hat, der auch die Nationen umfasst. Ale również i to oglądaliśmy, że to wynagrodzenie za jego trud obejmie również i narody pogańskie. Ja, er wird viele und gewaltige als Beute haben. On będzie miał wielu i będzie miał mocarzy jako tych, którzy dla niego stali się tym łupem. Das ist der wahre Knecht Gottes. Takim jest prawdziwy sługa Boży. Er hat sich gekümmert um die Schwachen. On troszczył się o słabych. Und er bekommt gewaltige zur Beute. A tych mocarzy otrzyma właśnie jako łup swój. Er ist unser großes Vorbild. On dla nas jest wielkim naszym wzorcem. Aber er ist auch die Person, die wir anschauen und bewundern. Ale on dla nas jest również tą osobą, którą możemy oglądać i możemy na co dzień podziwiać. Wir sehen ihn in seiner tiefen Erniedrigung. Oglądamy go w jego głębokim uniżeniu. Wir beten ihn an dafür. I za to go uwielbiamy. Aber wir sehen ihn auch in seiner Herrlichkeit, die er jetzt hat. Ale również oglądamy go i w tej chwale, w której on teraz się znajduje. Und wir fallen staunend nieder vor ihm und beten auch dafür an.
I w podziwie padamy przed Nim i oddajemy Mu cześć i chwałę.